Siemka, z tej strony Prosout i witam was w kolejnym odcinku z LEGO Harry Potter lata 1-4. Jak ostatnio pamiętacie, robiliśmy sobie właśnie skrytkę Gringotta. Mamy już łącznie 121 złotych klocków. W tym odcinku będziemy sobie kończyć te ostatnie 5 krypt w skrytce Gringotta. Zaczynamy sobie właśnie od 6 krypty. Tutaj na razie nie odpalałem żadnych dodatków, bo tak szczerze jakoś teraz mi jakoś bardzo, bardzo nie zależy na pieniądzach, bo i tak mam już 22 miliony. Więc mi to różnicy nie zrobi. No i dobra, potrzebujemy tutaj kogoś ze Slytherinu, mamy Filcha i Rona, czyli dwie najbardziej bezużyteczne postacie. Chociaż nie, Ron tu jeszcze ma parszywka, to jeszcze jako tako jest użyteczny, ale bez parszywka to on jest totalnie useless moim zdaniem. Później każdy Wesley będzie miał swoją taką unikalną umiejętność. No i dobra. Ale dziwnie tak bez muzyki. Ale niestety, no musicie podziękować YouTube'owi, który niestety działa jak działa, a my musimy się na to godzić. Czekajcie, a to? A, okej. O to chodziło. Dobra, to ja już pójdę sobie do tego... What? Ej, przecież przyszedłem tu parszywkiem. Dobra, chyba muszę... Jeszcze raz. Debil. Boże, oczopląsu dostanę od tego... Dobra, jest już okej. Jakaś taka zbugowana animacja tych ruchomych piasków była. Weź to zostaw, człowieku. Dobra, wszystko fajnie, tylko skąd nie mam wziąć włosy? Wow! Wezmę jednak te dodatki, wiecie? Tak mnie teraz zabolało, że mi się to nie zmnożyło. Następnym razem nie popełnię takiej zbrodni. A tutaj nie było? No było, tylko że kuźwa to nie działa. To jest drugi problem. Bo tych włosów szczerze nie widzę. O, dobra. Ale to wykombinowali dziwnie. Nie, parszywek. Dobra, mam. Okej, wszystko fajnie działa. Droga powrotna jest. Włosy mamy. Ron dalej ma rudę, co? Dobra, ale
Czy ja mogę to przejść? Bo coś zrobić chociaż? A, dobra. Czekajcie, dźwignię muszę to pociągnąć. To filczem jeszcze zrobię. Rudy, chodź tu. Róż dupę, no. Filcz jeszcze spadł w ogóle. Nie wiem, czy mi się on jeszcze na coś przyda. Możesz. Nie wierzę. Przecież byłeś na tym. Aha, no tak. Już mogłem tak przepłynąć. Albo i nie. What? Okej. Okay. Od nowa. Fajnie. Fajnie. Nie sądziłem, że to było takie ciężkie. Nie, nie do... To nie było połączone z tym kominkiem. Teraz sobie zdaję z tego sprawę. Dlatego wolałem to podzielić na dwie części. To niektóre krypty naprawdę długo zajmowały. One były dosyć zagmatwane. Parę rzeczy właśnie tutaj widzicie, można było pominąć. Dobra, bierzemy... to Maridla. Dobra. 122 klocek. Poziom ukończony. Jeszcze 4 nam zostały. Rudy już chce do mnie przyjść. Boże, co ja robię? Dobra, odblokowaliśmy tam parszywkowi. Chciałem się tutaj rozejrzeć. Boże, Potter. Zniknęło to. A, tutaj było przejście. Thank you.
pytajcie, co ja robię. Czasami sam nie wiem. Nie zdaję sobie z tego sprawy. Brawo, ja. Dobra. Wypuściliśmy rudego z klatki. Możemy już kończyć. Dobra. 123 klocek. Będziemy zaczynać sobie teraz 8 skrytkę. Tutaj, żeby ograć wszystkie krypty, musicie mieć chyba co najmniej 50 złotych klocków. Tak mi się coś kojarzy. Nawet postać z czarną magią musimy mieć, żeby przejść dalej, więc tutaj jest mocno. Musicie się nieźle przygotować. Najpierw właśnie później się dopiero za to wziąć, moim zdaniem. Rudy! Dobrze, że się nie zmienialiśmy z Rudego. Że się nie załączy. Niestandardowy poziom. Dużo parkura jest. No ale... Najwyżej jak nie traficie, to poumieracie trochę. Się nauczycie. Rudy, gdzie ty jesteś? Do cholery. No gdzie on jest? Nie mogę się nawet na niego zmienić. Nie mogę się teraz chyba nawet cofnąć. No debil! O klocki się zablokował, na które musi wskoczyć, żeby przejść dalej. Może weź też sobie już sam dojść, bo ja nie mam siły już do ciebie, urodzielcu. Widzicie to?
trzeba mu pomóc, bo naprawdę to jest masakra. On nie rozumuje w ogóle. Dobra, wezmę sobie te pieniążki. Jak nie nagradzają, to... Perfekcyjnie, kurde. Mister parkoura. No nie. Wykrakałem. Co ten rudzielec znowu odwalił, że jego tutaj znowu nie ma? Ty rudy grzybie, chodź tutaj. Co on się tym razem zablokował? Nie, nie komentuję tych botów momentami. Wolałbym nie. No i po co ty tutaj za mną przylazłeś? O co tej grze chodzi? Rudzielcu, nie idź za mną. Powiedziałem ci coś. Idź stąd. Matko. Dziękuję. Boże, jak ci dziękuję. 124 złoty klosek. Masakra. Co to miało być? A, dobra, już kojarzę ten poziom. Musimy ułożyć. Literę E. Możesz. Możesz się przesunąć. No Boże, kochany. Nie po to to przesuwam. I odsuwam. Nie wiecie co, wyłączę tą szybką magię, bo przez to mi za szybko to wszystko lata i ja nie mam w ogóle kontroli nad tymi klockami, żeby je ustawić. O, teraz jest lepiej. Właśnie to są plusy i wady tego wszystkiego. Tej właśnie szybkiej magii. Thank you.
Dobra. Okej. Tutaj już liście mamy. Dobra, teraz jest nam rudy potrzebne. No, dawaj. Ruty, przydaj się na coś. Dawaj. Nie tak jak ostatnio. Że przed samym tym kręgiem mi się skończyło to zaklęcie. To 25 złotych klocek. No i dobra, została nam ostatnia krypta, już 10. Tego też nie lubiłem. Trzeba mieć chyba wszystkie postacie z każdego domu. Wyczerpujące to było, ale to jest w sumie ostatni poziom. Dodatkowy, to mi się tam nic nie stanie. Rudy się odważył pokonać pająka. To zostało zarejestrowane na tym nagraniu. A nie, to chyba jeszcze nie jest ten level. Chociaż... O Boże, tam jeszcze trzeba zrobić eliksir starzenia się. Dobra, teraz się przyda. To jeszcze trochę roboty będziemy mieli, w sumie to jest też ostatni poziom. To nie oczekujcie, że on będzie taki prosty.
Rudy! No masz problemy. Potter, chory jesteś jakiś na łeb. Blizna doskwiera. Naprawdę. Co tutaj się dzieje momentami? To przechodzi ludzkie pojęcie. Dobra, znowu muszę wyłączyć niestety. On, ja muszę tą gruszkę wziąć. Tutaj gdzieś była? Dobra, ja sobie Rona zostawię, bo póki co to nie wiem, co tutaj Harry mi przewiduje. Ale ważne, żeby był ktoś po prostu z Gryffindoru. Nie, rozglądałem się może za jakąś postacią, która też ma jakieś zwierzę, ale jest z innego domu. Dobra. No już się w sumie mogę zmienić. Nie wiem, zmieńmy się na... Lucjusza Malfoya. Może zabijemy Filcha Awadą, jeśli będzie to możliwe. Rudy. A ty po co, Lucjusz, schodzisz? Po co? Jeszcze mnie zrzucając przy okazji. Nie no, co za kretyn. Musi. Pajac jeden z drugim. Zbagowany jeden, jak i drugi. Wow, brawo. Nara. Mam nadzieję, że się nie zrespi. Ej, no byłem w Slytherinie. Co za... Co za... nie wiem... Rasizm, o. Dobra, weźmy sobie... Susan Bones. Dobra, Tom Riddle.
Dobra, weźmiemy sobie Prefekta Ravenclawu. No i dobra. Słuchajcie, na następnym odcinku bierzemy się za kolejne poziomy w więzieniu Azkabanu. Dobra. 126 złotych klocków, mamy 68% już. Tak więc to było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z LEGO Harry Potter Lata 1-4.